Państwa pieśni, takie, które zostają z każdym Polakiem. I jedna z nich już za chwilę zabrzmi w wersji instrumentalnej. A było to podobno tak. Pod Monte Cassino, jak wiadomo, wielu próbowało, ale nikomu nie udawało się zdobyć tego przeklętego wzgórza tak bronionego przez wroga. Wysłali Polaków. Najpierw się nie udawało, ale potem się udało. Im jednym, jedynym. Ale Polacy byli wykończeni tym szturmem, tym wszystkim, co się działo, tą ogromną daniną krwi. I wtedy Felix Konarski usiadł i jak sam kiedyś wspominał, w ciągu pół godziny napisał cały tekst. No ale tekst to za mało. Wszyscy go znamy, Czerwone Maki na Monte Cassino. I że to kawałek naszej ziemi. W pewnym sensie moralnie mamy do niej prawo. I wtedy udał się do Alfreda Longina Schwitza. Również żołnierza, Polaka, oficera. I tamten nie za bardzo, zobaczywszy tekst, był przekonany o tym, że to powinna być pieśń. Myślał, że to może raczej powinno się mówić jako wiersz, ale przystał na pomysł. I ta muzyka podobno powstała w ciągu godziny. No i teraz proszę sobie wyobrazić, jeszcze strzelają dookoła, jeszcze fruwają pociski. I kilkudziesięciu polskich żołnierzy siada i słucha pierwszego wykonania tej pieśni o czerwonych makach na Monte Cassino. I te chłopy, które miały za sobą ileś bitew stoczonych, widzieli niejedno, wszyscy płakali. Podobno płacz był taki, że nie można było tych żołnierzy uspokoić do późnego wieczora. I potem właśnie ta pieśń stała się bez mała hymnem wszystkich jednostek polskich na Zachodzie. Widziałem, jak śpiewali bardzo już starzy panowie, byli polscy żołnierze, oficerowie w Londynie. Było to może 10 lat temu. Wszyscy płakali takimi wielkimi łzami. Coś jest w tej pieśni naszego. Coś, co porusza najgłębiej. Proponujemy Państwu wersję instrumentalną w wykonaniu Ostrowskiej Orkiestry Koncertowej pod dyrekcją Mariana Sikorskiego.